Jak ty sobie radziłeś, jakie miałeś myśli, jak sobie z tym radziłeś przede wszystkim, że twój organizm nie mógł, ty chciałbyś walczyć, ale organizm nie mógł i to na pewno nie był łatwy czas. Ci, nikomu tego nie mówiłem, ale powiem ci, przez pół roku miałem ostrą depresję, tak? No, gdyby nie żona, gdzieś tam dziecko i tak dalej, nie wiem, jakby to się skończyło. Tak jak mówię, no każdego gdzieś to sportowca boli, no ale to tak jak mówię, wiesz, no gdzieś są ludzie, którzy ładują pozytywną energią, przetłumaczą i tak dalej, nie? Dlatego tutaj też na pewnym etapie, tak jak mi tutaj Mariusz powiedział, wiem czego przegrałeś, nie miałeś psychologa sportowego, to tym, jak ty byłeś w ogóle wrakiem i tak dalej. My się znamy gdzieś tam od iluś lat, tak? Gdzieś na pewnym poziomie trzeba korzystać z pomocy innych ludzi i słuchać ich, a nie zamykać się samemu w sobie, nie? Bo to jednak, jednak trzeba słuchać tych lepszych i wyciągać z tego wnioski, tak? No bo to mówię, no nie tacy sportowcy mają problemy, a wy z tego wychodzą, tak? No wiesz, no... No teraz jest taki... Jest nieraz ciężko. Jest nieraz ciężko, co mam ci powiedzieć, ale wiesz, co jest najważniejsze. Mam dwie ręce, dwie nogi, właśnie. Jestem w miarę zdrowy i powinien się cieszyć życiem i się tym życiem cieszę, tak? No wiesz, niektórzy mają dużo, dużo gorzej i wiesz, jak ja widzę uśmiechniętych gości na wózku inwalidzkim, i oni żyją pełnią życia i chodzą na treningi i trenują, gdzieś tam, wiesz, startują w paralimpiadach i wiesz, no to, a ja mam narzekać, kuźwa, gdzie mam, wiesz, zdrowe ręce, zdrowe nogi, no to byłby grzech, tak? To bym tutaj zgrzeszył, no. O. Nie, to jest absolutnie ludzkie i normalne i uważam, że właśnie o takich rzeczach trzeba rozmawiać, bo wydaje mi się, że jest taki odwrócony trend, że wszyscy ładują w ten organizm i mięśnie, a nie zauważamy, jak bardzo ważna jest głowa właśnie, gdzie myślę, że być może nawet większy efekt inaczej, by zrobiło... Głowa jest jeszcze chyba bardziej ważniejsza niż właśnie. Te mięśnie, wiesz? I właśnie dlatego dążyłem, tak. To jest na pewno, ja ze swojego doświadczenia wiem, bo jeżeli w głowie sobie poukładasz wszystko dobrze, że jest okej, okay, no to tak będzie. No to ostatni przykład walki Szymona Kołeckiego, tak? Wiesz, To myślisz, siła tam mięśni głowa i tak dalej, i tak. Nie Mi się zadziałała? wydaje, że gdzieś on się tam, wiesz, no Szymon, ja go naprawdę śledzę, jest dla mnie tutaj mega wzorem, jeżeli chodzi o przygotowania i tak dalej, super do tego podchodzi, ale młody wytrzymał psychicznie, nie? No trzeba mu to przyznać, Tak. że tutaj wytrzymał psychicznie, no i gdzieś to wyszło, że bardziej mu się chciało, nie? Gdzieś jednak gdzieś ten wiek tutaj też się dał we znaki. No, może źle to myślę, ale no, gdzieś tam nie pykło, nie? Bo... Wiesz co, chciałbym jeszcze doprecyzować. To jedno, co powiedziałeś o tej depresji, którą miałeś, to było przed pojedynkiem wtedy z Mariuszem, czy to było po, kiedy miałeś tą przerwę? Bo to... Wiesz co, to zaczęło się już przed gdzieś tam, wiadomo, trenerzy, menadżer gdzieś mnie tam z tego próbował wyciągać, ale tak jak się dowiedziałem o pewnych schorzeniach, no to mówię, gdzieś mi to tam w głowie siedziało, tak? No i Rozumiem. to taka była bolączka, że no smutno się o tym mówi, ale o takich sprawach też trzeba mówić, Też bo to trzeba, może tak. gdzieś tam komuś innemu uświadomi, że po prostu świat się na tym nie kończy i trzeba żyć dalej, nie? Tak jak mówisz, masz dwie ręce, dwie nogi. No właśnie, trzeba się cieszyć życiem każdym dniem, dokładnie tak.